witam wszystkich. Dzisiaj mamy 19 kwietnia. Kurwa, jakiego kwietnia? Jakiego kwietnia? Czerwca. Mamy dzisiaj 19 czerwca i robię lota do Francji. Myślę, że takie chwilę czasu wolnego udało mi się wyskrobać. Wszystkie zabiegi porobione. I nie wiem, więcej już chyba przed śliwami nie uda się pojechać. Po co jadę? Jadę po bronę aktywną Lemkena i jadę po przyczepę, wywrotkę jednoosiową na tył. Taką, wiecie, taką przyczepę na miarę moich możliwości. Nie mogłem nic dużego przewieźć, tylko taką znalazłem w ogłoszeniu taką przyczepę, która nie była jakaś tam wyciągnięta z krzaków, a waży 2 tony. Dzięki temu mogę ją zabrać na swoją przyczepę. Chociaż nie wiem, jakie ona ma dokładnie wymiary. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. Nie wiem, czy się nie porwałem z motyką na księżyc, ale myślę, że nie. Jestem 30 km przed Zamościem dopiero. Wypróbujemy na tej trasie nową nawigację, TomToma. I nie wiem, czy wam pokazywałem uchwyt Brodit na telefon. Ale ten uchwyt na telefon już mi się podoba. Akurat mamy też, zaraz będzie wypalanie DPF-a. Gorąco jest. Tutaj sobie ta zasłonka mi się przydaje. Zobaczcie, 10:35. 27,5 stopnia jest. Jeszcze dziwną sprawę zaobserwowałem. Temperatura cieczy chłodzącej silnika jeszcze nie uzyskała. Przejechałem 30 km. Jest taki upał, a jest tylko 4 kreski. Było 5 i jedna spadła. To jeszcze dziwniejsze jest. Nie wiem, o co tu chodzi. Będziemy obserwować. No, już złapał temperaturę silnika. Nie wiem, chyba dlatego, że tam wolno jechałem. Klimatyzacja włączona, może jeszcze wiatrak dodatkowo chłodził. Uzyskał temperaturę już 90 stopni, znaczy czy tam roboczą, i zaczął już wypalać filtr. Jeszcze jedna ciekawa sprawa z tą temperaturą silnika. Zobaczcie, jak on musi jakoś to regulować. Jadę na tempomacie, mam 95 i zobaczcie, jest tylko 4 kreski, a zawsze jest normalnie temperatura pracy silnika powinna być 6 kresek. Przed chwilą było jeszcze 5, a obciążenie silnika jest cały czas takie same, można powiedzieć. Zobaczcie, 12 litrów spalanie, o, i tak skakuje 5, 4, ale nie dopuszcza do tej 6 kreski na 90. Jakieś kurcze, coś musi mieć chyba, coś tam musi mieć takiego, że przy takich upałach on obniża, utrzymuje troszeczkę niższą temperaturę silnika, tak mi się wydaje. Kraków 35,5. Przez miasto mnie TomTom prowadzi, bo na autostradzie pokazywało godzinny korek, więc na spróbunek pojechałem objazdem. Zobaczymy. Zawsze to lepiej jechać. Tam panowie macie rozeznanie, na tej Katowicy stać. To lepiej iść na czwórkę, czy na Olkusz w końcu. Brameczki. Tu mamy 2 pasy lewe. Szczytywanie, mam to aplikację. Ale czy to mi zadziała? I pewnie większość osób się tutaj zastanawia. Ale widzę, coś tu stoi. Może też niektórym może tego, może to nie szczytywać. Ostatnim razem mi szczytało, otworzyło. Że powinno zadziałać i teraz. Tam tylko tam zmieniam sobie z pojazd, zmieniam sobie, czy jadę z przyczepu, czy bez. Wtedy jest inna stawka. Zobaczymy. Dreszczyk emocji jest. Wtedy to kurde zblokujemy u autostrady. Trzeba zachować chociaż 5-metrowy odstęp, żeby to dobrze szczytało pewnie.
zobaczcie, 33,5. Najwięcej było 34 i cały czas utrzymuje taką zaniżoną temperaturę cieczy silnika. Kurde, inteligentny. 55 litrów weszło, a zaraz zobaczymy, ile zrobiłem kilometrów. Co jeszcze zobaczymy od razu, jeszcze nie sprawdzałem szczepki. O, sztywne. Sztywne, pasy pozakładane ładnie. Michał się ze mnie śmiał, jak zakładałem te pasy i mu pytał się mnie, czy ja na wystawę jadę. Trzeba tutaj ładnie układać sobie. Elegancko. Koła gorące? Nie, a ty? Nie. Jeszcze tu stoję, także nie odjeżdżałem. Zobaczmy. 533 km. 10 litrów na stówę jakoś wychodzi. Zobaczcie, jest godzina 19:55. Mamy jeszcze 30 stopni, a jestem gdzieś 200 km przed granicą niemiecką. Ja już tradycyjnie tutaj w swoim miejscu spróbujemy złożyć to lusterko. Tak jak ktoś mi pisał, żebym dwoma rękoma to złapał i silnie próbował to zamknąć. No, sobie odłożę kamerę. A już się trzymał, no. Faktycznie. Zatrzeszczało, ale... ale chyba się nie połamało. No, teraz już od razu lepiej. Chyba w tym miejscu miało się złożyć, nie? Czy w tym? Nie wiem. Chyba dobrze, ale od razu lepiej jest. Jest tak prawie równo ze skrzynią. Z tej? Z tej szeroko. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest poniedziałek. Godzina 8:20. 18 stopni. Jesteśmy w Niemczech. Nie ma już upałów. Fajnie, chłodno się jedzie. Przyjemnie. Jakieś chmury. Pewnie będzie coś padać. Szczęściarze. Chociaż powiem wam, że u nich też pszenice dostały po dupie przez suszę i są takie plamy jasne, powypalane. No zobaczcie, u mnie na podwórku o 8:20 jest 25 stopni. Przerwę robimy na obiad i 45, i, ale powiem wam, tak 12,5 stopnia, krótkie spodenki. Chyba trzeba się ubierać, Magda się śmieje, że pójdziemy, to będziemy wyglądać jak pajace, jeszcze deszcz pada. No ale w sumie nie mamy napisane na czole, że przyjechaliśmy z upałów. Patrzcie, teraz mamy 19 stopni. O, a tak jest w Krubiszowie teraz. Patrzcie, jak ładnie. Tam widać daleko pszenica. Mapy się porobiły na pszenicy. Z tej strony nic za bardzo nie widać. Tu akurat jest jęczmień. Zauważyłem, że bardzo dużo jęczmienia ozimego tutaj jest. Kukurydze marne, rzepaki też różnie wyglądają. Może z tego względu, że tu dużo piwa piją i może to mają jęczmień browarny ozimy. Ciężko mi powiedzieć. Pszenice powypalane mają. Kukurydze też mają takie
słabe. To zależy od regionu, ale no marnie to wygląda wszystko. No i mamy 16.20. 13. Następnie jedź do przodu. No i zjeżdżamy na tutaj na mój ulubiony autohof Rammstein. Nie wiem, czy tam dobrze to wypowiadam, czy to tak się mówi. Czy to jest taka nazwa jak tego zespołu z mojej młodości. No, wczesna godzina, mam jeszcze 2 godziny jazdy, ale lubię ten autohof tutaj. Fajny po 200 metrach, fajny prysznic. Jedź do przodu, następnie skręć dobry, w lewo. Dobre żarcie. Także jedź do przodu, następnie skręć w lewo. Od razu sobie zatankuję. Kurczę, nie widziałem, po ile tu jest ropa. Zaraz wam powiem. Jak będę tankował, to wam powiem, po ile tu jest ropa. Na ostatnim tam... Na ostatnim tam parkingu, co? No, na ostatnim autohofie była po 2.11. A autogaz... O, tu jest autogaz tańszy, bo 0.97, a tam kosztował euro. Więc tak, zatankowałem 63 litry po euro 97. No to tutaj dużo taniej jest. Jak tam było? Pokażę nam teraz. Nie pokażę. My przejechaliśmy. Ale pokażę. 691 km. I zatankowałem 63 litry. O, to dużo mniej niż 10 teraz spalił. My już z Magdą po kolacji. 21.17. Jak zwykle tu moje miejsce. Wolne. Nie no, wolne było, bo wcześniej przyjechałem. No i tak. Trzeba iść spać jutro. Jutro pobudka o 4.00. I lecimy. I lecimy na pierwszy załadunek. No, pierwszy załadunek przez całą Francję. Dobra. Do jutra. Zdecydowanie za późno, tak samo. Witamy. 4.38. Po drodze muszę zajechać na jeden skład. To akurat pokazuje mi na 316 km. Na 8.24 będę. Jeszcze zobaczcie, jaki zasięg pokazuje fajny. Piękny poranek. Chciałem wam nagrać fajne mgły poranne, ale akurat krzaki się zaczęły. Nie wiem, nie widać. Ale piękny poranek się robi. Tutaj 4.46 dopiero się widno robi. U nas od 3.00 już po ślipiach napierdziela. Dzień. O, teraz wam pokażę mgły. Tamta była ciekawsza trochę, bo tak fajnie nad łąką sobie wisiała. Ta już taka większa. 9 stopni. Już za późno włączyłem, ale tamto pole po lewej to pierwsze pole, które spotkałem z wykoszonym jęczmieniem. Jesteśmy gdzieś jakieś 200 km przed Paryżem. Leje deszcz i jest 13,5 stopnia. O, tutaj mamy kolejne pole po prawej skoszonego jęczmienia. Ale ogólnie powiem wam, deszcz już przestał padać. Znaczy wyjechałem z tego frontu. Jest 14,5 stopnia, godzina 8. Tutaj buraki. Tutaj pszenica. Tutaj też buraki. Powiem wam, że ogólnie tu są dużo ładniejsze uprawy jak w Niemczech. No, które... Jak w Niemczech, które tam mijałem przy drodze, prawda? Bo może gdzieś tam w innych częściach Niemiec może jest ładniej, nie powiem, bo mogę wam tylko ocenić te plantacje, które widziałem przy drodze. A tutaj jest o wiele ładniej. Jak się gdzieś tam zatrzymam, może będzie okazja, to się przyjrzymy bliżej. Ale rzepaki naprawdę mają potężne. Widziałem też rzepaki. A tu jęczmień o zimy. Gotowy.
po kładzie miejscami gdzieś tam. Widziałem jęczmień o zimy, u niektórych leży placami, miejscami. Czyli nie wiem, twardzikowa może go zaatakowała. Może jest słabiej chroniony. Może cecha odmianowa, nie wiem. Do składu mam 27 km. Ale był przed chwilą rzepak wyłożony, widzę tutaj kolejny. Nie wiem, czy widzicie. Masakra. Może to jakieś burze przeszły. Ale on nie powinien raczej się tak położyć. Wam coś... Zaraz wam coś pokażę. Minąłem automat i zawróciłem do owoców i warzyw, taki jak w Szwajcarii u mojego pracodawcy był. Zaraz pójdziemy, zobaczymy. Jesteście ciekawi? Ja chcę Magdzie też pokazać, jak to wygląda. Kartę weźmiemy i klepaki. Słuchajcie, to nie na warzywa, to na wędliny. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś napoje, szparagi, ale już nie ma, konkombr, ogórek, jambon, to jest szynka, co tu my jeszcze mamy, jakieś salsisie, jak to się mówi po portugalsku, salsisia, kiełbasa, jakieś napoje, soki, może sobie coś weźmiemy, nie? Zaraz sobie coś wybierzemy. Dotykowy ekran, to możemy sprawdzić ceny. Ta szynka, jaki było? Numer? 106. To? 412. Spróbujemy? Kurczę, ja klepaki wziąłem, a tu nie ma miejsca na kartę. To już teraz nie te czasy. U Murisa to było... No, monetami się płaciło. Dobra, teraz tak. To było to. To. 106. No i co teraz mam zrobić? A, tutaj wrzucić do panie, do tego, do koszyka. Aż jutro. O, i teraz dopiero. Tu mamy koszyk, widzisz? I teraz dopiero w koszyku. Płacimy. No tutaj. Dobra. No, udało się zapłacić. Otworzyło się. Wow. Ale szyna fajna. Dobrze, mamy lodóweczkę, tam się nie zepsuje. Jak ja lubię tu przez Francję jeździć właśnie takimi kantonalnymi. Nie chcę mi się już zawracać, bo zaraz naprawdę czasu mi tego wszystkiego zabraknie. Ale właśnie minąłem, po prawej stał maluch. Czerwony maluszek, Fiat 126P, jeszcze na polskich blachach, PWL. Zaraz będę na miejscu, ale taka dróżka była, tutaj zajechałem zobaczyć rzepak. No, on jeszcze, jemu jeszcze trochę trzeba, on jeszcze jest zielony. Tutaj za szczególnie ten akurat nie wygląda, moim zdaniem. Aczkolwiek... też brakuje mu łuszczyn. Też brakuje mu łuszczyn na łodygach. Liści już nie ma, łodygi zielone widać. Taki łan przewiewny. Tutaj mamy pszeniczkę. Ale mokro po deszczu jeszcze porannym. Tutaj mamy pszeniczkę. Odmianę, nie powiem wam jaką. Tak to wygląda we Francji.
dziwnie tak oglądać pszenicę. Jeszcze nigdy nie byłem o tej porze we Francji. Nigdy nie widziałem tutaj. Jakie dziwne te kłosy. Ale już się różowe zaczynają robić. Fuzarium wchodzi. Tu trochę perzu. Ale ogólnie gęsta. Ładna, liście zielone. Nie ma tragedii. Buraki tam trochę słabe. Widzę. Zaraz może przejdziemy. Patrzcie, jakie buraczki. A to jakaś taka ziemia słabsza chyba. Z kamykiem jakimś. Z kruszywem. Jęczmieniary. A tu jęczmień zimy. Pasy jakieś na rzepaku widać. Nie zobaczycie chyba. Ogólnie rzepak ładny, pszenica też. Tutaj też rzepak. Rzepak prawie, że do koszenia, no jeszcze mówię. Ale zdrowy taki, widać, że nie jest czarniały, nie jest zjedzony przez jakieś choroby. No i tu jest dziwnie, bo tak, na płaskim są uprawy normalne, a już jak są kurki tam po prawej, to są winnice. Niedużo tych winnic jest, taki nie jest rejon typowo winnic, że same winnice, tylko gdzieś tam troszkę kurki i już winnice, nie? Ale tu są połacie, kurczę. Tak samo jak te maszyny, opryskiwacze. Same szerokie, duże belki. Zajechałem do Leclerca zatankować się. Była otwarta bramka ta 2,3 metra. Więc wjechałem, ale to chyba tylko dlatego, że tutaj przyjechali tym busem kosić trawę. I on chyba skończył, czy nie? Nie, jeszcze będzie tam chyba kosił. Mam nadzieję, że zdążę i mi nie zamkną przede mną, bo nie wyjadę, chyba że po krawężnikach później. Nie, to bym poszedł do jakiejś obsługi pewnie, żeby mi otworzyli. Skręt ma 360 stopni. Dobra, udało nam się wyjechać jeszcze przy otwartych tych szlabanach. Zobaczcie, PL. Dla mnie tutaj parking jest. No, a po co się zatrzymuję? Bo tam jest kafeteria, boulangerie. Czyli idziemy po bagietkę. Jedziemy takimi kantonalnymi. Nigdzie nam się nie śpieszy. Można powiedzieć, że takie wakacje sobie robimy, więc zajrzymy. Bagietkę. Wędlinę mamy, to do bagietki jeszcze nam trzeba, do tej wędliny. Ładna komórka burzowa przed nami. Znaczy, no może chmurka burzowa, komórka burzowa, jak zwał, tak zwał, ale chyba będzie coś padać. Mamy aktualnie 29 stopni. Dojechaliśmy na miejsce. O kurde, 33, ale to nie, jak jechaliśmy 25 stopni, to pokazywało. Przygrzewa. No, czasu też zostało jeszcze mi 14 minut, więc jak nigdy. Dobra, robimy tutaj nockę i... Plus minus lista. No. I jutro ładujemy pierwszą maszynę. Mamy już kolejny dzień. Patrzcie, jaka to pszenica już dojrzała jest. Na wysokości Strzelec Opolski, bo tam zepsuła się ciężarówka na zwężonym odcinku. Agregat mam już na pace, ale jakoś nie miałem gdzie za bardzo się zatrzymywać. Już mamy 13. Dużo nie przejechałem. Bo czekałem na łącznik. Zresztą pokażę wam później i powiem, o co chodzi. Dlatego tak nic nie nagrywałem, mało przyjechałem. Ale i tak po przyczepę muszę być u tamtego pana po 17.30. Więc teraz czekamy. Jedziemy, szukamy jakiejś, nie wiem, restauracji, może żeby coś zjeść. Fotoradar 800 metrów, ograniczenie 80 km na godzinę. O, fotoradar, dobra. Mamy 20 km do tego miejsca, gdzie mam załadować przyczepę. I zrobiłem sobie tutaj przerwę, bo muszę i tak być po 17.30. Słuchajcie, kupiłem uchwyt na kratkę, żeby zrobić jakiegoś live'a podczas jazdy. Ale nie mogę tego zamontować, bo zobaczcie, jest przecięcie tylko w połowie raz.
a nie ma tutaj na środku drugi raz, czyli takiego jakby no X-a nie ma zrobionego. I to trzeba było, jakby miał jakiś nóż taki z piłką, żeby dał radę to podciąć, to może bym podciął, żeby się zmieściło w tą kratkę. W ogóle nie mogę tutaj nic założyć, więc no, 15 euro dałem na marne, można powiedzieć. Dobra, ale zobaczmy. Zobaczmy, tutaj jest 28 stopni. I tak, pokażę wam tą bronę aktywną. Jest to brona Lemkena, Lemken Zircon 8x300. Tak, tutaj widać, ktoś spawał jakieś wzmocnienie. Wał rurowy, dla innych będzie zaleta, a dla innych będzie wada. Dlatego nie ma co pisać, jak napisacie, o, gówno, bo wał rurowy. Tutaj jakieś przy... no, przytarcia od hydropaku. Tutaj też. Tutaj mamy zabezpieczenia. Tutaj to jest fajne, bo tu te punkty tutaj są smarne. Tutaj łącznik jest krótki, ale jak go przywiózł ten pan, to nie było. Ja mu pokazałem zdjęcie, że jednak na zdjęciu był ten łącznik. Dobrze, zrobiłem sobie zdjęcie jeszcze z ekranu. No i 2 godziny przez to straciłem, bo czekaliśmy, on gdzieś tam szukał, nie mógł znaleźć. W końcu inni pracownicy stwierdzili, że ktoś musiał ukraść i dał mi inny, tutaj też jest spawka, dał mi inny łącznik, ale też taki krótki, pasujący do tego typu brony. I tak, fajnie, że ma włókę. Ta włóka fajnie jest regulowana. Fajnie, że ma ekrany boczne. Tu jeszcze są regulowane. Można te ekrany opuścić, bo ktoś mi napisał, że po wymianie zębów może być mało tych ekranów. Krótkie mogą być. Bo zęby są... zęby nadają się do wymiany. Może ktoś ma takie nowe. Tylko gdzieś miałem... Ja muszę posta zrobić, napisać numery seryjne, bo tu jest, tu są lewe i prawe, chyba z tego co, tak, lewe i prawe są. Tak, ekran na takich sprężynach. Co jeszcze? Tutaj brakuje jednego dekielka plastikowego i łożysko jest do wymiany przez to, pewnie przez to, że się gdzieś zgubił. No to teraz będę musiał to łożysko wymienić. Łożysko ten też się podnosi, trzeba będzie dobić. Dobra. No i tak, to jest Zircon 8x300, 2012 rok. Tutaj sworzeń jest, siłownik jeden, ten jakiś jeszcze z zamkiem i z regulacją przepływu chyba. Widać, że nie cieknie. Wałek jest ze sprzęgłem. Prawdopodobnie taki bęben tu jest, pewnie to jest sprzęgło. I tak, co jeszcze takiego? Fajna jest ta regulacja. Tutaj pokręca się tym wałkiem i na zębatkach fajnie się reguluje wysokość i tu śrubo blokuje. No. I co jeszcze wam mogę pokazać? Jakiś schowek fajny. Kurde, gniazdo os wiozę do Polski. Ale nie, otworzyliśmy z tej strony, może ich trochę powywiewa. Tylko tamtą klapkę nie możemy otworzyć, bo... Ale rano to... Otwierałem i nie widziałem tego. Ale zimno było, one wiesz, nie były aktywne. Tak, a teraz gorąco i one widzisz. No dobra, to co chciałem pokazać, pokazałem. Zaraz jedziemy
oko. Kurde, asfalt się roztapia. Zaraz jedziemy po tą przyczepę. Słuchajcie, mamy przyczepę i da się nawet jechać 90 na godzinę. 90 na godzinę da się jechać. Nie nagrywałem wam, nagrałem tylko film szybko telefonem, żeby wrzucić na drugi kanał, bo nie mam już czasu, nie to, że czasu jazdy, tylko czasu pracy i nawet jak stoję, to ucieka mi. Zostało mi 2:50 do położenia się spać, że tak powiem. Więc jutro wam to nagram, bo dzisiaj będzie chyba ciemno, chociaż nie, 20, no będzie już ciemno dzisiaj. I to słońce inaczej pada, źle się nagrywa. Także zobaczymy w lepszym świetle jutro nagramy. Nie wiem, czy jest wiatr, czy nie ma. Jakiś jest, po krzakach widać, tylko bo mamy pod wiatr nawet. No, pod wiatr mamy 20 litrów spalania wychodzi z tą przyczepą. No, opór też stawia. Zobaczymy, jaką będziemy mieli średnio też, bo to chwilowe, to wiecie. Chwilowe pod górkę pokazywało mi 50. Ale ciepły asfalt. Zobaczymy, jak stoję. O, duży przejazd jest. Niestety muszę tak stać, bo zapchane już. Późno jest. Wszystko się już poustawiało. Okej, wszystko się już poustawiało na nas. Te z przodu mają przejazd? Muszą mieć. Mają. Dobra, wykąpać się i spać. Na razie. No i witamy w kolejnym dniu. Dzisiaj jest... Kurczę, zegarek mi się ten rozładował i nie wiem... Środa? Czy czwartek? Czwartek chyba dzisiaj jest. No i tak, przyczepa załadowana na przyczepie. Mam jeszcze 20 minut do końca przerwy, byśmy się wykąpać, bo wczoraj przyjechaliśmy o 23:00, to już prysznica wziąć nie było można. Te miejsce znalazłem za ciężarówką. No i tak, przyczepa, tak wygląda przyczepa. Jak mnie subskrybujecie na drugim kanale, to już ją widzieliście. I tak, waży 2000 kg, znaczy no, przynajmniej tyle jest to napisane. 7 ton można załadować, 9 może ważyć całość. Jak to tu wygląda? Hamulce hydrauliczne, siłownik, nawet jakiś ręczny hamulec widzę jest. Opony, to chyba takie jak w ciężarówce, to nie będzie problemu. Jest taka trochę pordzewiała, olejem zapryskana, żeby gdzieś tam bardziej nie rdzewiało. Ale środek jest ładny i nie dziurawy. Trochę tutaj się na nią zmieści pszenicy. Zakładki takie ma. Klapo drzwi. Dyszel taki trochę jakiś amortyzowany. Marka to jest Joskin, Joskin. Nie wiem, czy to tak samo się czyta jak nasz Joskin, ten żółto, znaczy nasz. Nie nasz, tylko może bardziej spotykany u nas Joskin. Joskin. No bo co, ja czyta się tutaj jak H, chyba to Joskin. Joskin może. Kiper na wałek, jak oni to mówią, na kompresor. Tutaj coś było spawywane. Stopka by się jakaś przydała. No i tak to wygląda. Nie siedzą mocno. Raczej nie powinna być przeładowana. Jest pierwszy kombajn, znaczy pierwszy, to już jest trzeci.
ale udało mi się go nagrać dopiero, bo tu, a tu kamerka się ładuje, a tu nie mogę znaleźć, ale ogólnie to chyba ma awarię. Tak, zaczął kosić. Nie zaczął, ale ma awarię jakąś. Jesteśmy za Paryżem, można powiedzieć, ze 20 km. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba nie będzie. Było po jęczmieniu prawdopodobnie, od ściernisko. Nie, tutaj też jest coś w striptilu zasiane. A tam była kukurydza. Ze 2 czy 3 listki miała dopiero. Czyli po jęczmieniu na pewno ktoś zasiał. Tak, tutaj coś z triptilem jest posiane. A tutaj Len wyrywa. Kurczę, za krzaczkami akurat jest ta maszyna. Tam ktoś coś podlewa, od te ziemniaczki ładne kwitną. No, ziemniaki chyba podlewa. Jest czwartek, 11:50, powoli sobie jedziemy, 24 stopnie jest. Bardzo dużo czasu straciliśmy w Paryżu. Korkowało się. No, wiecz, jestem w trasie. Znaczy, no, ruszyliśmy 2 godziny 30 min, 35, 34 minuty temu dokładnie. I zrobiliśmy tylko 119 km. 15,1 średnia spalanie na tym odcinku, tym zestawem. 46 prędkość średnia jest z tego odcinka, więc bardzo niska prędkość przez te korki, nie? No, internet jakiś słaby, bo jesteśmy trochę w terenie górzystym. Pod górę radzi sobie nawet w miarę. Przed chwilą też wyprzedziłem ciężarówkę. Ja jechałem 70 pod górę, ona jechała wolniej, więc nie jest aż tak tragicznie ze mną, z tym zestawem. Radio nie chcę grać, bo korzystam z radia internetowego. Zetki słucham i coś nie chcę grać, bo zasięg się tutaj gubi, a jeszcze film przesyłam na Facebooka, więc też może jeszcze jakieś obciążenie jest. Ale pole. Udało się, jeszcze miałem 38 minut, ale bałem się, że nigdzie później miejsca mogę nie znaleźć. Do domu mamy jeszcze 1300 km. Dobra, niech się turbina ochłodzi. Mamy 21:39, 25 stopni. Oh, ale asfalt ciepły. Jeszcze zobaczymy, czy wszystko jest ok. A te, to jak napiąłem, to jak struna. Do tej pory nie musiałem nic z tym robić. A tutaj ten napięty, ten też. Ten nie jest za mocno, bo on tam wygina. Wygina się ten. Tylko żeby trzymało zakładki. Te też. Ten się pozuł. I ten. Się przesunęło? Nie. Tylko to drzewo się przesunęło, bo ono było tutaj i wyłamało mi się kawałek. Ale tutaj chyba się nie przesunęło. Zaczęło sobie od razu. Miałem ostre hamowanie, więc może się do tego tutaj przesunęło, może się, nie wiem. I ten się poluzował. Może to wszystko ostre hamowanie. Dobra. Nie, ale to ten się poluzował troszeczkę.
Dobra. Ale opony gorące. Kurde, jak się lepią, jakie miękkie się zrobiły. Takie, jakby się ta guma rozpuszczała. Ale gorące. No, 30, po 32 stopnie cały czas było. Po 32 stopnie. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj w nocy trochę popadało. Nocy nad ranem, nie wiem. Ja sobie to zdejmę, żeby... Nie wiem, w deszczu... Ktoś mi raz pisał, że w deszczu może to odpaść w silnym deszczu. To sobie zdajemy już tutaj na Niemcy jest niepotrzebne, tylko wymagają we Francji. Wody mi nalało do przyczepu, wiecie? Pasy, ok. A ta się nie chce trzymać dobrze, bo ta tablica odblaskowa jest chyba aluminiowa, jo. Ale i tak się trzymała ładnie. Pokażę wam jeszcze wodę. Tyle wody jest. Ale mam nadzieję, że przy jakimś hamowaniu to ona wyleci. No bo co ja z nią zrobić? Nie mam czym jej wylać. No, albo będę wylewał, jak będę mnie ważyć. Mamy godzinę 13:20. Jeszcze jesteśmy w Niemczech. Do Polski jakieś 150 km, może nie wiem. Do Dresden mamy 100. Spalanie, jakie nam wychodzi w Niemczech, to jest jakieś 13,4 czy jakieś 13,5 litra. O 2 litry mniej jak wczorajsze spalanie. Wczorajsze spalanie z Francji to miałem 15,5. I tak. Spaliśmy na takim autohofie, gdzie paliwo było wieczorem po euro 99 i jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby wieczorem zatankować, a rano było już 2,13, no i mocno duży skok był ceny paliwa. No i co, i jakoś tam powoli jedziemy, kontroli jeszcze żadnej nie było, policja mnie mijała, nie zatrzymali mnie. Słuchajcie, jesteśmy już w Polsce, jest godzina, czy ten zegarek mi się rozładował, jest godzina 17:13, udało się, zobaczcie, restauracja Łąka, 8 minut mi zostało, ledwo dojechałem tutaj, na Żarskiej był wjazd zapchany, postałem trochę tam, wpis zrobiłem, tutaj na Orlenie się zatankowałem, ale nie ma gdzie stanąć, na kartę flotową. No i co? 45 muszę zrobić. Pójdziemy coś zjeść, bo jeszcze obiadu nie jedliśmy. Tak, dojechaliśmy do Polski bez żadnej kontroli, udało się. Także dalej nie wiem, ile to waży. Nikt mnie nie zważył po drodze, chociaż cztery patrole, no cztery policyjne samochody mnie mijały. Ale żaden z nich to nie był bug, więc pewnie mieli w dupie. No i co? I będę musiał to dla was zważyć. Wygięło się? Nie. No trochę poddarło do góry chyba. Tak mi się wydaje. A może nie bardzo. Będę musiał to gdzieś tam w Polsce dla was zważyć. Ile to tak naprawdę ważyło. Wszystko elegancko. Struna. O kurczę, zobacz. Wałeczek prawie zgubiliśmy. Się poluzowało. I się wysunął.
Czekaj, zaraz trzeba poprawić. Tylko wezmę rękawice, bo brudne w oleju. No, także elegancko jak na razie. No i tak do domu nie dojadę, nockę będzie trzeba w Polsce zrobić. Kurczę, gorąco w tej Polsce. No i szykujemy się do kolejnej nocki. Do domu zostało 8 godzin 37 minut. 680 km. Idealnie czas wykorzystany. Nawet jeszcze zostało mi 53 minuty czasu pracy. Teraz muszę 11 zrobić. 45 musimy zrobić. A jedziemy w stronę Warszawy. Bo muszę zajechać pod Lublin. O, zaraz wam pokażę coś z pasem. Pod Lublin mam potencjalnego klienta na tą przyczepę. I musi zobaczyć. I jak mu się spodoba. O, właśnie ten jest luźny, ale zaraz wam coś pokażę. Jak mu się spodoba, to już od razu zostanie. Ten pas mi się tutaj mocno przetarł na tym kancie. Ostatnio zobaczyłem i podłożyłem tego kawałek, ale to już jest, powiem wam, że ten pas już jest do wywalenia. I muszę kupić sobie też takie pasy z obrotowym hakiem. Ale też nie chciałbym całej tej przyczepy czy ładunku zaczepiać na tę blachę ryflowaną. Chciałbym właśnie też część mieć na tych hakach, można powiedzieć, do głównej ramy, nie? No będę musiał chyba poszlifować, żeby mi tutaj nie przycinęło na przyszłość. No. Ale gorąco tu w Polsce. A jeszcze jedna. Teraz chciałem wyjaśnić taką sytuację, bo tam przyjechał widz spotkać się ze mną. Ja akurat byłem w toalecie i Magda tutaj była. No i on podjechał i po prostu nick z YouTube'a Arek Fabian. No i on po prostu podjechał, przywitał się, tam powiedział dobry wieczór. No i Magda powiedziała do niego dobranoc. No i zniesmaczony odjechał, nie? I trochę zawiedziony był tym zachowaniem. Jakbym był, to na pewno by tak nie było. Z drugiej strony musisz zrozumieć, czy tam inni, że to jest parking pełen mężczyzn, kierowców, prawda? Ja poszedłem do tej toalety, dosyć długo mi nie było. I jeden też już kierowca podchodził do Magdy, gdzieś tam jakieś zdjęcia chciał, żeby mu robić i po prostu pomyślała, że to kolejny jakiś natrętny, może tak powiem, mężczyzna gdzieś tam ją zaczepia. No i tak to wyszło, nie? Więc głupia sytuacja. Mogę tylko przeprosić za tą sytuację i mam nadzieję, że następnym razem może się spotkamy, to pogadamy. Jak będę tam gdzieś w kątach Wrocławskiego, pewnie byłeś stamtąd, więc no, takie wyjaśnienie jeszcze co do tej sytuacji. No, nie wiem, która jest godzina, mam zegarek rozładowany, ale gdzieś 11 chyba. Ostudziła się turbina, gasimy go i idziemy coś zjeść, odpocząć. Słuchajcie, do domu mam jakieś 120 km, bo już trochę przejechałem, a zobaczcie, nie mam przyczepy. Przyczepa została po drodze w Łęcznej. Wracam z całym agregatem. No i co mogę powiedzieć? Bardzo fajnie kipruje. Tam niestety nie nagrywałem, ale normalnie na wałeczek. Włącza się wałeczek, na wolnych obrotach ciągnik chodził z wałeczkiem, fajnie do góry idzie, elegancko. Później tylko wajcha się przykłada i zawór spuszcza, opada na dół. Bardzo fajnie mi się podoba. Klapa do góry, ładnie wszystko się podnosiło. Fajna przyczepka. No i co teraz?
trzeba szukać kolejnej jakiejś przywieźć. No i jakie wam, mogę wam pokazać jeszcze spalanie, bo ono już się teraz obniża, jest 15,7, ale miałem 16,2 przez Polskę. Czasu na styk, może troszeczkę mi zabraknie za 20 minut, bo tutaj jesteśmy przed Krasnystawem. Jeszcze się zatrzymamy do Maczka. No i wam zobaczymy, jak dojadę, to wam pokażę, ile przekroczyłem, czy nie przekroczyłem. Nie, no pewnie coś tam się przekroczy, ale to już na dojazd na pauzę 24-godzinną, więc na musowo troszkę tam nagiąć. No i proszę państwa, udało się. Jesteśmy w domu. Kółeczko to zajęło 70 godzin jazdy i 4800 km wbiło. 12 litrów średnia z całości, a to jest z dzisiaj 15 litrów, ale było 16,2, także pod 17 litrów nawet w Polsce mi spalił. Przekroczenie czasu, nie wiem w sumie ile jest przekroczenie. Tyle mi zostało jeszcze pracy, 44 minuty czasu pracy. Nie wiem w sumie ile przekroczyłem. Coś około 20 minut chyba. Także zaraz zrobię wydruk, opiszę i... No i tyle. Czekajcie, teraz jeszcze wam pokażę, że nie mam... Że autentycznie nie mam przyczepy. Tato tam coś robi. Jest agregat. Przyczepy nie. No, została tylko plama oleju. Plama oleju została. Słuchajcie. U nas w Hrubyszowie na Ukrainę już 20 km korka. Znaczy korka, kolejki. Nie korka, tylko kolejki. Tak samochody ściągają. A teraz jeszcze otworzyli u nas ruch do 7,5 tony, więc pozdro 600. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.